Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Obłęd lewactwa amerykańskiego, no zawsze piszę to w tytule, no ale dzisiaj będzie znowu totalny obłęd lewactwa amerykańskiego. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, jak szalone, jak wariackie, jak destruktywne, jak niszczące mają być te awantury na ulicach, że to będzie kosztowało kampanię Harris-Biden, te wybory prezydenckie 3 listopada. No dlaczego Harris-Biden? No bo Biden, staruszek biały, startuje na prezydenta, na niby Murzynka. No ona Murzynka to nie jest, ona jest z Indii, wychowana na Jamajce, ale w każdym razie ona ostatnio powiedziała, że administracja czy rząd Harris Bidena zrobi to czy tamto, także ona już się stawia. On będzie taką laleczką, on będzie taką pacynką, on będzie pociągany za sznurki, Kamala, ona będzie prezydent. Nie będzie prezydentową, bo nie jest żoną prezydenta, tylko będzie prezydentką. No na następny dzień Joe Biden, kiedy też miał jakąś taką mowę, to też powiedział, że Harris Biden administracja, tak, także on już się ustawia, do roli pacynki, on już się ustawia do takiej, nawet nie szarej eminencji, no bo on stoi na wierzchu, no ale po prostu taki będzie garnitur tylko, tak, garnitur do pociągania za sznurki. No i teraz można w zasadzie zacząć mówić, że jest kampania Harris-Biden, bo Biden jest beznadziejny i odchodzi do tyłu. No przez długi okres czasu, już parę tygodni, parę miesięcy, normalni ludzie się zastanawiają, czy prawo i porządek, to co prezydent Trump cały czas nieustannie mówi, no i republikanie jako konserwatyści mówią, że podstawą spokoju społecznego czy jakiegoś rozwoju społecznego, czy po prostu no życia, przepraszam, społecznego, no to jest prawo i porządek, tak, bez tego to żadne społeczeństwo nie może istnieć. No i teraz jest duży problem z tym. No i to będzie na jesieni, to będzie decydowało, czy Amerykanie wybiorą lewactwo, czy konserwatyzm. No i teraz ogólnie rzecz biorąc, prasa, telewizja, internet, wszystkie te lewackie organizacje, instytucje, platformy i tak dalej, no to oni ignorują to zagadnienie, minimalizują to zagadnienie, no a to jednak jest huragan, to jest huragan, to jest tsunami, które po prostu powoli nadchodzi. Nie jest to tak często, reporterów tam nie ma, no ale ludzie wiedzą, co się dzieje, ale nie jest podkreślane to samo. Ośrodki badań publicznych, no zawsze one są dosyć dziwne, no bo ze względów statystycznych to oni biorą z reguły około 1300 osób, bo to ze statystyki, z rachunku prawdopodobieństwa, jeżeli się weźmie tam 1000-1200 osób, no to margines błędu jest około 3%, no i wszyscy się zgadzają, że 3%, 2%, no to można zaakceptować, dlatego to są te wyniki. Później decyzje czy opinie to są takie, że tam cała Ameryka czy cała Polska robi, myśli to czy myśli tamto, a to wszystko było na podstawie 1000 osób, to 300 statystyka, no ale zakładając, że jest coś w tym, no to było badanie, no i tam wśród tych pytań było to przynależność polityczną. No i było 30% republikanów, 40% niezależnych i 30% republikanów, 40% niezależnych i 30% demokratów. Także
No taki to jest rozdział, że powiedzmy jedna trzecia to jest prawica, jedna trzecia jest mniej niż jedna trzecia, no i 40% jest tak pośrodku, no to ludzie dlatego są niezależni, dlatego że w Ameryce jak się zadeklaruje niezależnym, no to można głosować na jedną czy na drugą partię bez zobowiązań. Jak się zadeklaruje na demokratę, no to oni dają po prostu listę wyborczą dla demokratów. Jak się zadeklaruje jako republikanin, no to trzeba, co się zostaje, listę polityków prawicowych. No i wśród tych to było bardzo, bardzo ciekawe liczby, no bo wśród nie republikanów, ale czarnych, no to 60% mówi, że prawo i porządek, no to jest bardzo ważne. Prawo i porządek dla czarnych, dla brązowych, dla żółtych, nie republikanów jest ważne. Dla wszystkich republikanów, dla 90% republikanów prawo i porządek jest ważne. Tak, także nawet wśród lewicy, socjalistów, czy no demokratów, no bo nie wszyscy demokraci to są socjaliści, no ale powiedzmy 60% czarnych po stronie demokratów uważa, że prawo i porządek. To jest ciekawe, że wśród białych nie republikanów, tylko 45% uważa. No ale biali mieszkają w dzielnicach spokojnych, biali mają pensje, tam im nie spalają domów, tam im nie spalają szkół czy sklepów. Także ideologiczni, biali, młodzi, kretyni, użyteczni idioci nie uważają, że to jest najważniejsze. No i to taki punkt widzenia, tak? Ludzie w biednych dzielnicach czarni po prostu wiedzą, że porządek musi być, a jednak nie ma. No i to teraz pokazuje, że to jest po prostu szaleństwo, że dla Harris, Biden, cała ta kampania, no to jest po prostu szaleństwo, społeczne szaleństwo. Była strzelanina w mieście niedaleko Los Angeles, także mała grupka właśnie tych białych protestujących poszła pod szpital, no i krzyczała, żeby pozdychali. No, po polsku może to tak ostro brzmi, no ale to krzyczeli, żeby poumierali. No, policja nie wyszła ich ani nie pobiła. Biden napisał, że to jest kompletnie nie do zaakceptowania, no i że to nie jest takie produktywne, że to jest niepotrzebne. Nie skrytykował, nie zmieszał z błotem tych bandziorów politycznych, tylko tańczy tak, żeby po prostu ich nie urazić. Do tej pory wszystkie te lewackie, socjalistyczne, demokratyczne środki przekazu, no to za każdym razem to mówiły, że wszyscy ci protestujący, no to w większości to są pokojowi, i oni tylko mają obiekcje, jakoś sprzeciwiają się przeciwko rasizmowi, sprzeciwiają się tym, co robi policja. No ale teraz widać, że nie są w stanie przekonać ludzi, że palenie biznesów, że rabowanie sklepów, że niszczenie mienia prywatnego jest po prostu nieprawdopodobne i ludzie zaczynają sobie to sprawiać. Taką praktyką, nagminną praktyką tych wszystkich protestujących to jest to, że oni przychodzą, stają parę centymetrów od policjantów i piłują mordę, wykrzykują, prowokują, no i oni wyzywają od najgorszych, bluzgają. To jest taki fenomen ostatnich czasów, no ale to jest fenomen ostatnich czasów spowodowany tym, że lewaccy politycy pozwolili na to. To jeszcze nie było tak dawno, że po prostu policjant wziąłby pałę i przygrzał i by się skończyło. Pamiętam taki przypadek, taka protestująca studentka pojechała do Izraela chyba z 10 czy z 15 lat, położyła się przed buldożerem, no i buldożer ją po prostu
przyjechał, a ona była po prostu tak przekonana, że może zrobić w Izraelu to, co robiła w Ameryce. No i buldożer ją przejechał, no ale to tam nie uznali winnych tych operatorów tego buldożera. Ona po prostu rzuciła się pod to i tak się stało. Także że teraz można powiedzieć, że lata temu, no to wiadomo było, że albo będzie zaaresztowany, albo dostanie pałą. Teraz, na dzień dzisiejszy, to przychodzą, mordę piłują, no i wiedzą przede wszystkim, że nie będą zaaresztowani, no i nie są zaaresztowani. Przypuszczają, że jeżeli będą zaaresztowani, no to będą szybko wypuszczeni. Do tego wiedzą, że jeżeli będą też szybko wypuszczeni, no to prokuratorzy we wszystkich tych miastach po prostu nic im nie zrobią, nie będzie oskarżenia, po prostu będą wypuszczeni na ulicę, no i to tyle. No i dodatkowo do tego jeszcze prokuratorzy nie będą się czepiali tych bandziorów, co wyzywali policję, która służy społeczeństwu, tylko oni będą ścigali, patrzyli na policjantów, czy policjant coś tam nie zrobił, złym okiem nie spojrzał, tak? No i to jest takie nowa sytuacja, że ci protestujący już się nie boją. Nie boją się prawa, nie boją się porządku, nie boją się nikogo i niczego. No i to też rozwiedza zwykłych bandziorów z ulicy. Jak ta symboliczna, czy taka linia w piasku, no to ona została zmyta przez ten ocean lewactwa. To już tego nie ma. I to nie zdarzyło się przez ostatnie 60-100 dni. To się zdarza już od 20-30 lat. To powoli tak nadchodzi. Właśnie tak jak mówiłem, 15-20 lat temu ta studentka w Izraelu. No i to doszło do Ameryki. Większość miast amerykańskich, no to jest prowadzona przez demokratów. Jest prowadzona przez demokratów, przez socjalistów. Tam jest potężne rozdawnictwo, tam jest potężne opodatkowanie, tam ludzie po prostu, miasto to się zdegenerowało. Biali pouciekali na przedmieścia już w latach 50-tych, 60-tych, a miasta to jest, można powiedzieć, wielu. Detroit, Chicago, Los Angeles, no to jest syf kiła i mogiła. No i oni, lewactwo oskarża społeczeństwo. Lewactwo oskarża białych, lewactwo oskarża niewolnictwo, lewactwo oskarża wszystkich, tylko nie patrzy się w lustro. No i to problem jest taki, że to było, przepraszam, że to jest dosyć atrakcyjne dla białej młodzieży wychowanej w socjalistycznych uniwersytetach i oni to łykają. Oni to łykają jak pelikany, flamingi, jak to mówią, oni zaczęli wybierać właśnie prokuratorów w Filadelfii, w San Francisco, w Chicago, w Bostonie, w Orlando, w St. Louis, w Nowym Jorku, no wszędzie gdzie mogli wybierać, o właśnie takich lewackich prokuratorów wybrali. No i takim dużym ważnym dokumentem to jest to, że Bernie Sanders, czyli komunista, i Joe Biden, oni zrobili taką współpracę, no bo Bernie Sanders kandydował na prezydenta, no ale on jest hardkorowy komunista, on na podróż poślubną pojechał do Moskwy i on jest politykiem od 40-50 lat, jest politykiem komunistą w Kongresie Amerykańskim, no i oni zrobili taką, można powiedzieć, reformowanie policji. No i tam o tym reformowaniu policji, no to nie wspominali ani o gangach, ani o przekroczeniach, ani o zabójstwach, ani przestępstwach. Wszystko to tylko była policja, pilnować policji, kontrolować policji. Raz wspomnieli strzelaninę, no ale wspomnieli strzelaninę, to wspomnieli, że strzelanina policji. Także to jest po prostu
I te wszystkie propozycje Bidena i Sandersa, no to są na jego stronie internetowej kandydata na prezydenta. No i demokraci po prostu skarżą wszystkich tylko niezachowanie bandziorów. Demokraci unikali tego, jak diabeł święconej wody na swojej własnej konwencji. Nie wspominali o tych zamieszkach, rozruchach i tak dalej, no bo to jednak by było, pokazało, że to ideologicznie to, co oni robili, no to zniszczyli Amerykę, no i jeżeli Harris, Biden byliby wybrani, no to już nie będzie normalności, to po prostu będzie chyba wojna. Pokazuje te badania, opinii publicznej pokazują, że po tym, co ten Floyd zginął, no to trzeba pamiętać, on 5 lat temu wyszedł z więzienia, Murzyn, potężny chłop, 120 kg na amfetaminie, na najróżniejszych narkotykach, dawał jakieś pieniądze Hindusowi fałszywe. Hindus zadzwonił na policję, policja trzymała go pod kolanem 9 minut, pytała się go, czy mogą go zaaresztować. No później zawieźli go do szpitala, no i on w szpitalu umarł. Ludzie mówią, że umarł na ulicy, ale umarł jednak w szpitalu. Ale on miał całą tablicę Mendelejewa w sobie i był tak nagazowany, że po prostu serce mu nie wytrzymało. No i to był tragedia. Wszystkie demonstracje obróciły wiele miast amerykańskich w zgliszcze i w ruiny. I teraz to, co sobie Harris, Biden wyobrażają, że się zmieni się sytuacja policji czy pilnowania porządku, no nie zmieni się. Nie zmieni się, bo po prostu rezultatem tego wszystkiego to jest to, że cały ten awantury, bandytyzm po prostu wystrzeliło to w powietrze, wystrzeliło to w kosmos. Ci protestujący wykorzystują to, że politycy i urzędnicy są przeciwko policjantom. No i to pokazuje, że to jest fiasko, to jest kompletny upadek partii demokratycznej. Jeżeli demokraci już oficjalnie są, dostali obłędu, to dlaczego? No dlatego, że oni nie są w stanie rozpoznać tego, że jakaś szkoda nastąpiła, no i że to jest bardzo drogie. To jest drogie, no bardzo niszczące, szczególnie dla czarnych i brązowych sąsiedztw. Tam przez długie lata nie będzie sklepów, nie będzie biznesów. Tam przychodzi, oni sami sobie pospalali przyszłość. Także jeżeli mieszkasz w Ameryce, jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie, jeżeli możesz głosować, nie głosuj na socjalistów, nie głosuj na demokratów, zmień swoją przynależność do konserwatystów. Nie po to przyjechałeś czy przyjechałeś do Ameryki, żeby wybierać socjalizm. Głosuj na Trumpa, wiem 447, rozumiem to wszystko, no ale to jest wina tych czerwonych świń w polskim Sejmie, a my w Ameryce musimy jednak utrzymać tą normalną stronę Ameryki, czyli Bóg, honor, ojczyzna, porządek, ład, prawo do własności, prawo do posiadania broni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zdrowia, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie zapraszam. Tu jest szałeczka do subskrypcji. Tu jest dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.